Dobra, zaczyna się cyklon. Trochę zaczyna wiać. Widać duże fale na oceanie. Musiałem zapalić fajkę z nerwów. Siedzimy w hotelu. Kazali nam zabrać krzesła. Jest godzina 12. Parę minut po. Powiększę, bo tam widać, jak się fale załamują. Tam jest rafa koralowa, pani nam powiedziała. I fale rozbijają się o rafę koralową. Wieje z podmuchami. Na razie na palca mokrego wieje niedużo. Ma wiatr 200 na godzinę. Niebo zrobiło się szare takie. Szaro-burę, sine niebo. Ołowiane, jak dziadek powiedział. Szymon widzi zalety. Mówi, że jak będzie mocno wiało, to kokosy pospadają. Nie będziemy musieli płacić po 3 zł za kokosa. Dużo łódek zabrali, bo tu stało pełno łódek. A te, które zostały, dociążyli je. Znaczy nie łódki, tylko dodatkowe liny. I czekamy. Oczywiście jako Polacy idziemy zaraz na spacer. Cała wyspa zamknięta, zakaz ruchu samochodów. Pani z wypożyczalni aut napisała na WhatsAppie, że nie wolno jeździć samochodem i prosi o zaparkowanie jego w innym miejscu. O tam po drugiej stronie zatoki rozbijają zaraz powiększe. Tam widać, jak się rozbijają fale. Guzik widać. Ale tu jest zatoka płytka. A na oceanie widać naprawdę duże fale. Tak jak na filmach się załamują, jak jeżdżą surferzy. Tak. Ale dużo ludzi łazi na spacery w cyklonie, więc nie będziemy jedne Polaczki, buraczki. Trzeba iść, to co? 200 na godzinę chyba nas nie zwieje, prawda, kochanie? Na pewno, kochanie, ciebie to może, ale moje kuferko małe. To się mnie trzymaj. Ale Fabus, ja to... To Fabian niech się trzyma moich gaci. Tak. No 20-30 minut ma być grubo tutaj. Jeszcze wymyśliłem, że jutro z samego rana, jako że dzisiaj zakaz poruszania się, jedziemy na zachodnie wybrzeże. Nie zachodnie. Północno-zachodnie. Bo skoro tam były dużo, jest dużo wraków, to może trafi mi się jakaś sztabka złota. I wreszcie nie będę musiał się przejmować. Taki to tolotek. Żarcie. Wszystko pozamykane, pozabezpieczane. Wczoraj jak byliśmy na spacerze, to wyciągali łódki na potęgę na brzegu. Jest mnóstwo, ale to mnóstwo łódek. Ale zobacz, jak tam wali. Widziałaś? No. No, teraz wam pokażę. Znowu przywiększę. Jeszcze. Ostrość łapię. Poczekam chwilę, żeby jakaś fala doszła. Tamto widać, że gdzie jest jasno, to jest piasek, płytko. A i tak fale są niezłe. No ale nie to, co tam na oceanie. Chyba sobie pójdę wypożyczę deskę surfingową. Widziałem, jak to się robi na filmach. Co, nie będę potrafił? Przecież jestem mądry facet. Tak mi się wydaje, bynajmniej. Widać, jak się fale załamują. To jest fajne. Co, kochanie, mówisz? O. Takie fale tam.
nie z tej strony wieje. Kochanie, myślisz, żebym nie nauczył się jeździć na desce surfingowej? Mieliśmy, ty się po lewej stronie nauczyłeś jeździć samochodem, to na surfingowej się nauczysz. No. O, tutaj turyści. Trochę wieje. Ale kokosy jeszcze nie chcą spadnąć. Tak. No zobaczymy, jak to się rozwinie. Głowa rodziny oddaje obiadek mamusi. To jest mamusia, twój obiadek. No spróbuj. Pieprzu dać ci? Jeszcze nie wiem. Idę zobaczyć, jak tam cyklon. Cyklon wygląda tak. Tu u nas już zaczęły fale dawać. Tam stoi biała łódź, która się przemieszcza coraz bliżej brzegu, gdzie ona jest. O tak. O, daje. Muszę iść chyba do samochodu, bo przy tym murku mam zaparkowany samochód. No daje, daje. O! Strasznie się woda zmąciła. Taki problem. Oko cyklonu ma jeszcze do nas 20 minut. Wedle satelitarnej prognozy pogody, gdzie tutaj nam udostępnili i pokazuje na bieżąco. Kokosy jeszcze nie spadły. Ale daje dobrze. No. Trzeba i samochód przestawić. Pójdę, zobaczę, jak suchy, to w dupie go mam. Co mam ci nie robić? Kochanie, dostałaś jeść, to chyba mogę wyjść. Niewolnica ma wychodne? No, chłopaki czekają na spaghetti. Ci to w ogóle cyklon, wokół cyklonu. Lajcik, luzik. Trochę pada, trochę wieje. Kałuże się robią. Wiecie co, chyba u nas są większe wichury. A to po prostu nazywa się cyklon, bo tak go nazwali. U nas jest orkan. Orkan to jest coś. I nikt nie zabrania jeździć samochodem. No jesteśmy, no nie w centrum, bo centrum jest kilkadziesiąt kilometrów w oceanie. Ale miało wiać 200, nie ma szans. Tam widać, że ocean jest mega spieniony. Będzie dużo muszli na plaży. Rano idziemy po muszle. Prawda, kochanie? To nie wiem. Czego nie wiesz? Boisz się? Nie, bo nie jestem odpaźna. No. To i zobacz, z samochodem wszystko ok. Samochód stoi przy tym murku jakieś 50 metrów w tamtą stronę. No, tutaj się fale rozbijają. Tak. No tam nie, chyba nie, nie? Chyba, że pierdolnie jakaś duża fala i utopi się samochód. A teraz będzie duża fala. I dużo śmieci na wodzie. Naprawdę to pospadało z drzew? Moja żona powiedziała, że to pospadało z drzew. Ty nie wiedziałeś, kochanie, ty się całe życie. No. Tak, ale tam jakie ładne fale, nie? Przy rafie koralowej.
Tam piękne. Jutro pójdziemy i na pewno znajdziemy skarb na plaży. Wyszliśmy pierwszy raz z pokoju. Moja żonka zamyka. To jest ten agregat, o którym wam mówiłem. Z zapasem benzyny diesla. Pachnie diesla. Fajna rzecz. Brakuje prądu w gniazdku, załącza się w chwilę. Ło. Tak, dużo ludzi wychodzi popatrzeć. Samochód nasz stoi. Widowiskowo. Palmy się kładą. Co? O czym mówisz? Odsuń się. Raki? Wysoki poziom wody się zrobił. Mega wysoki. Tu były wszędzie wczoraj skały wystające. Fabian, odejdź, pan, fala idzie, zobacz. Patrz, patrz, patrz. Jak tam, synuś? Boisz się? Cyklonu? Ale pan odjechał właśnie. No pan odjechał, no, bo pan stał na wjeździe. Poprzeparkowywali ludzie samochody. A, naszemu się nic nie stanie. Fabian! Z pierwsza z wyspy, ale nie wolno jeździć samochodem. A tam jak wali po plaży. Chodźcie, idziemy. Nie, nie. Idziemy dalej zobaczyć. No pomost się wykrzywił od fal, no. Pewnie podszedł pod niego ten plastikowy pomost. Lekki syf na ulicy, mówię o gałązek. Nie wychodź na ulicę, Fabian. Nic nie jeździ. O, jedzie jednak. O, jedzie jednak. To dostawca pizzy. Panie. Ale teraz nie trzeba. Teraz nie trzeba się zatrzymać na światło. Teraz nie trzeba. A czemu pomyliłeś tak? Nie trzeba. Nie trzeba, mamy. Jesteśmy w cyklonie. No co, dokładnie. No. Jest kurwa tak ciepło. Ile jest za 30 stopni? A wieje? No. To na pewno grupa ratownicza Grom. No Grom Rom. Nie mieli czerwonych. Ale mieli... A skąd ty, kurwa, na gacie patrzysz? No bo takie zawsze ratownicy mają w filmach, w sumie film patrzą czerwone majteczki. I czerwone lecą. Majteczki i lecą. No. Fabian, nie stój pod tym drzewem, bo ono się chwieje. Tak. Zostaw to. Zostaw, weźmiemy sobie ten napis wieczorem. Teraz przejdzie, nie? Ten weź pokaż. Kółeczko. Mamy na map, taką mapę z kółeczkiem pokazuje, gdzie jesteśmy. I centrum cyklonu jest w środku morza. No i tyle, no. O, znowu podszedł pomost pod pływający pomost. Będzie fala, będzie znowu do góry. Nie ma fali. Aż mi telefon.
wichurze moja żona znalazła owoc, ale nie zrywaj go. Nie, nie wiem, co jest to. Ale nie wiem. Nie wiemy, co to za owoc. Jakbyśmy wiedzieli... A, to jest owoc z gumy jagód, nie, tak. Druzia. Gdzie Fabian? Fabian czeka na falę. To idę do... Ja ci nie dam telefonu, bo wieje. Gdzie są kraby? Gdzie? A, spierdolił. O! Gdzie? O, uciekł. Tutaj widać. Poczekaj, faktycznie kraby. Czekaj, wejdę do wody. Są, są takie malutkie kraby. Wow! Gdzie te kraby? No to odejdźmy. Dobra, zaraz znajdziemy. Zwierzaczki uciekają z morza. O, patrzcie. Idzie. Więcej jest. A co, nie słucha ciebie? O, tu następny. Uciekają. Jak tylko widzę człowieka, to uciekają. O kurwa, tu jeden był. Nie wiem. O! Nie widać. Teraz fajnie by się zostało. No, peeling byłby. Nie, no bo tak, mocne fale są, będzie dużo muszli. Idziemy jutro o 6 po muszle, pamiętajcie, żeby wstać. O następny odjeżdżę, może ja też odjadę. On też ucieka z wyspy. On też ucieka z wyspy, nie odjeżdżam, nigdzie nie jadę. Nasz stoi bezpiecznie. Tu jest taki wielki krab. Co miał pychać? Taki krab. Złap go, kochanie, w ręce. Taki wielki. Uciekają z morza. Ucieka. Nie uciekaj, głupku. Chroń się. Były dwa takie. O, a tu drugi. O, a tu małe. Małe są. Uciekł. One wiedzą, że to przysmak. No. Nie widać. No. Ale tam już dopiero wiatr. Chodźmyś tą ścieżką, co wczoraj. Fabian, odsuń się! Odsuń się! Zwierzaki uciekają z wody. Dobra, nie pokazuj mu się, żeby przeżył. Kaśka pilnuje samochodu. Jak, Kaśka? Dobrze? Wszystko dobrze, Kaśka? Jestem Kaśmula. Pamiętasz? Nie pamiętam. Tu numer telefonu zostawiony. Wszyscy uciekli stąd, zobacz. No. Idziemy do pokoju. Tutaj łódka sepuje sama jachcik i to nie taki mały. Wypłynął stamtąd i sobie płynie boczkiem. Zerwał się. Zobaczymy, jak daleko dopłynie. Pewnie na drugiej stronie gdzieś zakotwiczy. Byle nie na kamieniach. Chociaż z drugiej strony jest dużo piachu. Chyba że piznie w jakąś inną... inny jachcik, który jest zakotwiczony.
No, zobaczymy. Szybko, akcja, wybiegliśmy z hotelu. Szybko, szybko, żeby zobaczyć, jak się łódka rozbija. Ale opatrzność Boża spowodowała, że chyba zakotwiczyła. Przepłynęła koło tej pomarańczowej boi i może gdzieś złapała linkę. Bo stanęła. Albo po prostu kotwica złapała dno. Nie będzie katastrofy na morzu. A my chcieliśmy sztabki złote. To nie ta łódka, Kasia. Jak? Przecież ona widać, że ona jest bogata. Nie wszystko złoto, co się świeci, kochani. No. Spójrz na mnie. No, to prawda. No to tyle. Ona chyba nie. Zaczyna padać. No. Trudno. Znaczy, no nie trudno, no dobrze, że się nie rozbiła. Kolejna część cyklonu wygląda tak, że oprócz tego, że zajebiście wieje, to zajebiście pada. Mamy tutaj ścianę. Nawet wróbel przyleciał do nas wszystkować. Mega pada. Ale dalej jest 30 stopni. Jesteśmy za budynkiem. To tak nie wieje, ale zobaczcie. No też nie widać. To jest normalnie takie nad wodą. Aż mgła od tego wiatru. Ale kokosy nie spadły. Nie ma po co iść. Tak mocno pada, że drugiego brzegu nie widać. Zacienia go. No. Cyklon w tropikach. To atrakcja. Tak daje cyklon. Tak, łódka, która była, która miała uderzyć, nie ma jej. Wcięło ją pewnie na brzegu rozwalone. Ale daje, wam powiem. Daje. Prawdziwy cyklon wygląda tak. Grubo. Ja oczywiście w hotelu bezpieczny, na tarasie siedzę. Ale daje, wam powiem. Daje grubo. Ale kokosy nie chcą spaść z palmy. No. Jakbyście kogoś znajomego pytali, czy widział kiedyś cyklon, to ja. Fajnie. Wygląda to naprawdę fajnie. Przybliżyłbym wam jakiś obraz, ale nie ma co, bo nic nie widać. No. Palmy się trochę uginają. Mamy godzinę przed 17. Cyklon mija. Na mapach satelitarnych, które pokazują online, cyklon to już jest za Mauritiusem. Pozostały nam resztki wiatru. Także już po wszystkim. Jeszcze pada, jeszcze wieje oczywiście. Wróbel się mi tu pręży. To mój koleżka. Przesiedzieliśmy cały cyklon na tarasie. Tak. On się też nie bał. Nie. On sobie teraz słomkę trzyma. Tak. Tam jego dziewczyna siedzi. Spokój, cisza. Jeszcze trochę wieje. Z samego rana jedziemy na poszukiwanie wielkich muszli.
Mam nadzieję, że znajdziemy jeszcze sztabkę złota.